od września, końca września tego roku szkolnego 2019-2020 miałam przyjemność poprowadzić, no założyć i poprowadzić szkolny klub wolontariusza w szkole podstawowej 212 na Mokotowie, w zasadzie na Sadybie, przy ulicy Czarnomorskiej. To była naprawdę wielka przygoda mojego życia, gdyż było bardzo dużo dzieci chętnych. W zasadzie no, nie trzeba było zrobić żadnych jakichś specjalnych naborów, po prostu rzucić w eter i sala pękała w szwach na pierwszym już naszym takim spotkaniu. Mieli bardzo dużo pomysłów. Oczywiście, nie oszukujmy się, pandemia nam bardzo mocno pokrzyżowała tegoroczne plany, ale kilka rzeczy udało się zrealizować. Taką sytuacją, na którą chyba na długo zapamiętam osobiście, to była sytuacja, kiedy szukaliśmy też w okolicy osób starszych, które po prostu potrzebują wsparcia jeszcze przed pandemią, żeby ktoś wyszedł z psem, albo ktoś pomógł w takich zakupach, bo na przykład osoba jest po jakiejś operacji, bądź po prostu chwilowo, nawet czasowo potrzebuje takiego wsparcia. A jest samotna, bądź rodzina mieszka w innym mieście i nie ma za bardzo możliwości pomagać. I rzeczywiście dzięki współpracy tutaj z parafią lokalną, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udało się znaleźć kilka takich osób potrzebujących. I z kolei po mojej stronie było to, że ja zawsze na pierwszy rzut szłam do takiej osoby, poznawałam tę osobę i potem starałam się dobrać osób chętnych, które chciały zajmować się seniorami, dzieci i młodzieży, osobę, która by najbardziej rzeczywiście by między nimi zaiskrzyło, znając tych uczniów. I rzeczywiście tutaj tak się udało. W przypadku jednej osoby to przerodziło się w taką pomoc wzajemną, która no nie była planowana na początku, chociaż wszystkie dzieci bardzo mile wspominają i zaprzyjaźnili się z tymi seniorami, wspierali ich również w okresie pandemii samej. To przede wszystkim to, co mnie zszokowało chyba najbardziej, to oni powiedzieli, że to jest przyjaźń i jak podliczaliśmy godziny wolontariatu na koniec roku szkolnego, to żadno z tych dzieci nie chciało w ogóle uwzględnić tego. Powiedzieli, że to jest coś wyżej, że to jest relacja, a relacja to nie jest wolontariat dla nich. I pomimo moich zachęt, rzeczywiście żadna z tych osób zajmujących się seniorami nie policzyła sobie tych godzin do punktów, tak zwanych punktów, które mogą być, nie wiadomo co będzie w kolejnych latach, no ale w tym roku jeszcze mogą szkoły średnie, czyli uczniowie klas obecnych ósmych. W przypadku jednej uczennicy klasy siódmej, to poza tym, że rzeczywiście wychodziła z psem jednego z samotnie mieszkającego panów, okazało się, że on jest emerytowanym, już długo emerytem, ale z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak się dowiedział, że ma kłopoty z matematyką, to sam zaproponował, że skoro ona mu pomaga, to on pomoże jej. No i rzeczywiście było śmiesznie, bo dziewczyna bardzo szybko poprawiła swoje wyniki. A to zszokowało nauczycieli. No a tutaj tak się fajnie zadziało. Ja wyniosę jako opiekun ich z tych ich relacji, które się potworzyły, to, że jeśli nawiąże się relacja, to już po prostu to wszystko, ten wolontariat jakby schodzi na plan dalszy. I bo po prostu jest ta relacja, jest ta przyjaźń i to jest coś dla tych ludzi, dla tej młodzieży więcej, bo chyba to wynika, tak sobie myślę, jak z nimi rozmawiałam, z każdym osobno, tak na koniec roku, żeby w tych czasach pandemicznych jednak zaplanować móc jakoś od września nasze działania, to chciałam wiedzieć, co im ten rok dał, to okazało się właśnie, że brakowało im takich relacji z kimś dorosłym, z kim mogą się wygadać, no bo rówieśnikowi nie o wszystkim się powie, rodzic nie zawsze ma czas, a zresztą to często są takie jakieś, zwłaszcza w okresie dojrzewania, sprzeczki z najbliższymi i wtedy taki
taka osoba z zewnątrz bardzo się przydaje, żeby pomóc zrozumieć pewne kwestie, być może no, z tą swoją wewnętrzną przebudowę nastolatkowi, taka osoba z zewnątrz, nie, ani nie nauczyciel, ani nie rodzic, ani nie ciocia, ani nie babcia, która zna tą osobę od urodzenia, tylko taka, która zna ją od kilku miesięcy i potrafi, no nie wiem, z tak zwanego metapoziomu, czy po prostu zupełnie obiektywnie spojrzeć, okazuje się bardzo potrzebna i bardzo pomocna.